A nasz program zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości. Taka liczba narodzin w przeciągu jednego roku w Raciborskim Szpitalu nie zdarza się często. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnim razem tysięczny noworodek miał tam odciętą pępowinę 10 lat temu. Od kilku lat liczba porodów w Raciborskim Szpitalu Rejonowym wzrasta i decydujący na to wpływ ma tutaj jakość opieki oraz komfort pobytu. Myślę, że jest to efektem przede wszystkim tego, że zmieniła się kadra lekarska, że pan doktor Kujawski tak prowadzi ten oddział, żeby pacjentki czuły się tutaj dobrze. Że to wszystko, o czym mówię, że traktujemy każdą z pacjentek, jakby to był ktoś z naszej rodziny, skutkują tym, że panie coraz częściej wybierają nasz ośrodek na miejsce porodu swojego pierwszego czy też kolejnego dziecka. No, nie do przecenienia jest oczywiście rola pań położnych, które dokładają wszelkich starań, żeby pacjentki naprawdę czuły się jak u siebie w domu. W kończącym się już 2016 roku pacjentki najczęściej rodziły siłami natury z wykorzystaniem wszelkich szpitalnych łagodzących ból udogodnień, takich jak oddychanie pod tlenkiem azotu czy wanna z hydromasażem. Jeśli chodzi o cięcia cesarskie, to oczywiście jest to możliwość, która jest wykonywana w naszym oddziale. Stosujemy to albo jako leczenie planowe w przypadku na przykład pań po kilku przebytych operacjach, albo jako wyjście awaryjne i cieszymy się bardzo, że możemy pochwalić się wskaźnikiem około 1/3 cięć cesarskich, gdzie w niektórych ośrodkach przekracza to 50%, więc dowodzi to naszej sprawności i profesjonalizmie w podejściu do pacjentek. Dokładnie 9 dni temu na oddziale ginekologiczno-położniczym Raciborskiej Lecznicy przyszedł na świat tysięczny noworodek. Ostatni raz ponad 1000 dzieci urodziło się 10 lat temu. W zeszłym roku z kolei było ich ponad 900. Dlatego małą Lenę i jej mamę odwiedzili z tej okazji specjalni goście, m.in. starosta Raciborski. Trzeba się cieszyć, że tyle dzieci się u nas rodzi w naszym szpitalu. To znaczy, że kobiety lubią do nas przychodzić do szpitala, że jest odpowiedni poziom, odpowiednia kadra, odpowiednie wyposażenie. No i mamy już dzisiaj chyba ponad 110, to co wiem. Także jest no, plus duży dla szpitala. Stąd też postanowiliśmy z zarządem, że to tysięczne w jakiś tam delikatny sposób wyróżnimy, podziękujemy, pogratulujemy mamie, rodzicom. Dlatego zarząd wybrał się na to spotkanie. Przypomnijmy, że od roku w Raciborskim Szpitalu pacjentki mogą również liczyć na poród ze znieczuleniem zewnątrzoponowym podawanym przez lekarza anestezjologa.